Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech nie trwoży się serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. Obecnym za wspólną modlitwę w czasie tej Eucharystii. Teraz po błogosławieństwie jeszcze udamy się wraz z kapłanami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Módlmy się za zmarłych arcybiskupów, biskupów, kapłanów i diakonów, za zmarłych braci i siostry zakonne. Panie Jezu, który na ołtarzu krzyża złożyłeś Ojcu Niebieskiemu najdoskonalszą ofiarę, zmiłuj się nad nimi. Zmiłuj się nad nimi. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie radź im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie radź im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.